Gościem PZHL TV Stanisław Snopek, dziennikarz sportowy Telewizji Polskiej. Na których antenach przeprowadzane będą transmisje z kwietniowych Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie z Tauron Areny Kraków? Podobnie jak w latach poprzednich, transmitujemy Mistrzostwa Świata na antenie TVP Sport, to jest ta antena wiodąca. W tym roku będzie jeszcze dodatkowo wsparta przez TVP Regionalna, antena ogólnopolska TVP Regionalna pokaże w retransmisji wszystkie mecze Polaków o godzinie 23:15. Polacy, jak wiemy, zagrają swoich 5 spotkań w arenie o godzinie 20:00. Także niemal bezpośrednio po zakończeniu transmisji w TVP Sport dla tych widzów, którzy nie mają dostępu do naszego kanału sportowego, czy też dla tych, którzy raz jeszcze będą chcieli przeżyć te emocje, będzie możliwość o 23:15 obejrzeć retransmisję pełnego meczu na TVP Regionalne. To będzie High Definition TVP Sport HD, bo jak wiadomo TVP Sport właśnie posiada już system HD. Tak, sygnał z Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej będzie produkowany w systemie HD i oczywiście w takim też systemie będzie nadawany sygnał. No, TVP Regionalna niestety, tamta jakość będzie nieco gorsza. TVP Regionalna nie nadaje w systemie HD. Kto będzie komentował mecze? Jaka będzie duża tak naprawdę ta ekipa realizatorsko-sprawozdawcza, reporterska? No, ekipa będzie dosyć liczna, bo jest to oczywiście bardzo ważna dla nas impreza. Polska jest gospodarzem. Układ będzie w zasadzie podobny, jak miało to miejsce 3 lata temu podczas Mistrzostw Świata rozgrywanych w Krynicy, czyli do podstawowego przekazu, gdzie będzie oczywiście komentator i współkomentator. W przypadku meczów zespołu polskiego będą uzupełnione te transmisje o studio i o wywiady, także będziemy mieli reportera i własne studio. Będziemy wchodzili na antenę, jeśli chodzi o mecze polskie, pół godziny przed meczem, tak aby zaprezentować kibicom skrót z wcześniejszych dwóch spotkań. No i później oczywiście po meczu będzie także analiza w studio tego, co wydarzyło się wcześniej na lodowisku w Krakowie. Relacji, podsumowań zapewne nie będzie brakować także w wiadomościach sportowych? No oczywiście, jak zawsze podczas dużych imprez, będzie to jedna z najważniejszych pozycji w tym okresie naszych wszystkich serwisów newsowych na wszystkich antenach, czyli w Jedynce, w Sporcie, w Sport Telegramie, w Dwójce, jak także i na antenie TVP Info. Czy będzie Telewizja Polska przeprowadzać także transmisje innych spotkań, innych zespołów? Planujemy po dwie transmisje dziennie, czyli oczywiście poza meczem Polaków, który jest zaplanowany o godzinie 20:00, zaczynamy studiem o godzinie 19:30. Będziemy transmitować jeszcze jeden mecz, wybrany mecz dnia, ten, który naszym zdaniem będzie ciekawszy. Natomiast z meczu ostatniego, trzeciego, oczywiście pokażemy też skrót, pokażemy bramki, także kibicom no, nic tutaj nie powinno uciec z tego, co wydarzy się w krakowskiej arenie. Ale te inne spotkania w TVP Sport, także w regionalnych telewizjach, czy tylko w TVP Sport? Nie, w TVP Regionalna, tak jak mówiłem, tylko retransmisję meczu zespołu polskiego, natomiast transmisja drugiego meczu na antenie TVP Sport i oczywiście na Sport TVP.pl również. W sumie zatem grubo ponad 50-100 godzin hokejowych transmisji czeka nas w kwietniu? Spora dawka tych emocji. No, dawka będzie spora, większa niż przy poprzedniej okazji, kiedy grali Polacy w Mistrzostwa Świata Dywizji Pierwszej B, kiedy transmitowaliśmy tylko mecze zespołu polskiego. Teraz będą to dwa mecze dziennie, czyli łącznie 10 transmisji z krakowskiej areny. Licząc mniej więcej na hokej 3 godziny na jedną transmisję, no to będziemy mieli 30 godzin tych przekazów na antenie TVP Sport, plus oczywiście powtórki, retransmisja w TVP Regionalna, także na pewno uzbiera się łącznie wszystkiego powyżej 50 godzin. No, a w maju tradycyjnie Mistrzostwa Świata Elity, na które również zapraszam na antenie TVP Sport i na stronie sport.tvp.pl. W tym roku planujemy transmisję 30 spotkań. Z Ostrawy i z Pragi, tam gdzie będą te grały najlepsze zespoły. Jeszcze bez Polski, w przyszłym roku możliwe, że z biało-czerwonymi. Bardzo byśmy chcieli oczywiście. No, będziemy kibicować Polakom w arenie Kraków, aby udało jej się zająć jedno z tych dwóch czołowych miejsc i wystąpić za rok w Mistrzostwach Świata Elity. Chyba relacje z krakowskiej hali, bardzo nowoczesnego obiektu, przeprowadza się w doskonałych warunkach. To obiekt stworzony wręcz dla dobrego sportu? No, arena prezentuje się rzeczywiście imponująco. Mieliśmy okazję przetestować ją, podobnie jak hokeiści czterech zespołów, którzy grali w finale Pucharu Polski podczas właśnie tej imprezy w grudniu. No, pracuje się tam bardzo przyjemnie. Oczywiście jest bardzo głośno, więc musimy trochę, jeśli chodzi o lokalizację naszego studia, zmodyfikować to w stosunku do Pucharu Polski, tak aby prowadzący i goście w studio słyszeli, o czym mówią, prawda? Bo podczas Pucharu Polski było z tym różnie. Także musimy im zapewnić jakąś taką pewną hermetyczność, odizolowanie od publiczności. Natomiast oczywiście dla samego widowiska, dla zawodników, także i dla nas, myślę, że bardzo dobrze, że będzie rozgrywany, będą te mistrzostwa właśnie w arenie Kraków.
Mówi się, że to turniej najważniejszy na przestrzeni tych kilkunastu ostatnich lat ze względu na to, że Polska awansowała na to zaplecze elity i wystąpi u siebie jako gospodarz na dodatek w tej bardzo nowoczesnej hali. To zapewne także wielkie przedsięwzięcie dla telewizji polskiej. Na jaką oglądalność liczy pan, jeśli chodzi o te właśnie kwietniowe Mistrzostwa Świata na antenach TVP? No, w poprzednich latach oglądalność naszych transmisji z Mistrzostw Świata z udziałem zespołu polskiego przekraczała zdecydowanie 100 tysięcy widzów. Myślę, że teraz ta popularność hokeja w ostatnich miesiącach trochę wzrasta, do czego oczywiście przyczyniają się zwycięstwa kolejne naszych reprezentantów. Liczę, że będą to wyniki powyżej 200 tysięcy widzów, jeśli chodzi o antenę TVP Sport, prawda? No, retransmisje w TVP Regionalna pewnie także około 100 tysięcy kibiców jeszcze powinny przyciągnąć przed telewizory. Mówimy o tych dużych szklanych ekranach. Będą także relacje w serwisie internetowym sport.tvp.pl, tak by wszyscy internauci mogli na bieżąco również śledzić te mistrzostwa? Oczywiście, jak najbardziej. Nasza strona internetowa sport.tvp.pl bardzo się rozwija, poszerza swój zasięg, także tam bijemy coraz to nowe rekordy, jeśli chodzi o liczbę użytkowników. Ostatnio poprawiliśmy rekord podczas Mistrzostw Świata piłkarzy ręcznych, więc myślę, że ten trend i zainteresowanie tym, co pokazujemy na naszej stronie internetowej, zostaną tutaj podtrzymane jak najbardziej. Hokej komentuje pan od lat, doskonale zna pan reprezentantów Polski, zna pan siłę także rywali biało-czerwonych. Na co pana zdaniem stać orły Jacka Płachty? No oczywiście każdy sportowiec, kiedy rozpoczyna start w jakiejś imprezie, prawda, rozpoczyna go z myślą, żeby tę imprezę wygrać, żeby wypaść jak najlepiej. Na pewno, jak znam naszych hokeistów, w każdym meczu zostawią serce na lodzie i będą starali się ten mecz zakończyć zwycięsko. Ale musimy sobie zdawać sprawę, że nie będzie o to łatwo. Rywale są trudni. Wszystkie pięć drużyn, z którymi przyjdzie nam się spotkać w Krakowie, są wyżej sklasyfikowane w światowym rankingu. My jesteśmy, można powiedzieć, beniaminkiem na tym szczeblu rozgrywek. Ale poziom jest wyrównany, także równie dobrze można awansować, jak i spaść z tej grupy. Czyli na pewno celem naszej reprezentacji jest utrzymanie, ale będziemy też walczyli o awans do elity. Oczywiście, jak mówiliśmy, na bieżąco wszystkie mecze biało-czerwonych orłów naszych hokeistów na antenach Telewizji Polskiej. Między innymi będziemy mogli wysłuchać komentarza właśnie Stanisława Snopka, naszego gościa PZHL TV.